Witajcie moi drodzy, jest niedziela, kiedy mówię do Was, kiedy nagrywam ten materiał i kiedy mam nadzieję go widzicie, że uda mi się go zmontować na czas. Chciałem Wam dzisiaj pokazać to, co udało mi się zrobić przez ostatni tydzień i troszkę, ponieważ w poniedziałek nie zrobiłem żadnego update'u, nie zrobiłem żadnego podsumowania, bo wydawało mi się, że zrobiłem za mało troszeczkę. Aczkolwiek, jak tak z perspektywy czasu patrzę, no pomalowałem dwa kill teamy. Więc chciałbym Wam je teraz pokazać i pokazać Wam też teren, który ostatnio robiłem na streamie, do którego odtworzenia Was zapraszam. I pokazać Wam w stanie, jakim jest przed ostatecznym wykończeniem tego terenu, czyli przed skończeniem robienia wszystkich trawek, wszystkich tawcików i tak dalej. Więc nie owijając w bawełnę, nie przedłużając, idziemy. No dobra, moi drodzy, mamy przed nami kill teamy, jeden i drugi, i powiem Wam szczerze, one nie są pomalowane w jakiś niesamowity sposób. Dorzucę troszeczkę światła, żeby było lepiej może widać. O, one nie są pomalowane w jakiś niesamowity sposób, są to po prostu kill teamy pomalowane tak do grania. Zerknijcie sobie, wydaje mi się, że wyglądają całkiem spoko. I jak na kill teamy, które po prostu mają być pomalowane na stół, nie do jakiejś ekspozycji czy coś, i by zostały pomalowane w tak naprawdę chyba, wydaje mi się, że tych kolesi pomalowałem w jeden długi wieczór, a tych malowałem w dwa wieczory, co jest dziwne, bo tu jest mniej detali, ale jakoś mi to dłużej zeszło, może dlatego, że tu było troszeczkę więcej łoszy i troszeczkę to dłużej musiało schnąć. No nie wiem, w każdym razie te zostały pomalowane w ten sposób, jak widzicie. Próbowałem tutaj im na dupkach troszeczkę robić jakieś takie pszczółkowate rzeczy, ale modele wyszły troszeczkę mniej żółte niż zamierzałem. No ale jest. Coś tam widać, że to jest jakaś niby pszczółka. A tutaj w sumie jak pomyślę, że to nie był długi wieczór, to był jeszcze wieczór i poranek. I ja malowałem je, powiem szczerze, chyba w piątek wieczór, czy w sobotę wieczór i rano jeszcze sobie je poprawiałem. Dorzucałem jeszcze jakieś detale, jakieś duperelki. Jest tutaj trochę tego, do tych rzeczy porobione na nich. I powiem szczerze tak, te modele są fajne, natomiast widać troszeczkę tą taką fascynację GW ilością detali. Jest tych detali troszeczkę za dużo. Jest taka, wydaje mi się, że jest taka pewna granica, kiedy model ma dużo detali, ale w pewnym momencie, jeśli ta granica zostaje przekroczona, to model ma za dużo detali. I ta ilość detali powoduje, że trzeba, wiecie, jeżeli na modelu są jakieś panele, gdzieś jest jakaś, no jest troszeczkę informacji na tym modelu, że wystarczy zwykły driver, że wystarczy położyć jeden kolor i położyć washa, to jest i te efekty, te detale będą wyglądały, prezentowały się fajnie. To jest akurat idealna ilość detali. Ciężko mi powiedzieć, kiedy jest za dużo, kiedy jest w sam raz, ale to wydaje mi się, że się pokazuje w momencie, kiedy pomalujemy, na przykład, tak jak ci kolesie, powiem Wam szczerze, na przykład mamy spodnie, na których mamy nakolanniki. I na kolanniki mamy swoje paski. I to jest, wydaje mi się, widać te paski, widać te panele tutaj na bokach, takimi zwisają takie jakby poły tej kurtki, tego pancerza. Dla mnie to są, ja pomalowałem to jako elementy pancerza. I to jest od pasa w dół, jest idealnie, jest po prostu idealna ilość detalu. Można tam wejść, ten detal wyciągnąć. Ja zrobiłem tak, że po prostu te buty pomalowałem na jeden kolor, spodnie są pomalowane na inny kolor, na kolenniki są pomalowane, zdrabraszowane boltgun metalem jakimś metalicznym kolorem, no bo taki, wiecie, jakiś tam kevlar czy zmieszany z metalem, cokolwiek. Te panele, którymi zwisałem, są zrobione szaro, mamy tam trzy kolory plus czerń i to jest idealna ilość detali. Natomiast idziemy w górę i mamy pancerz. Mamy pancerz, który ma swoje pasy. Super. Ten pancerz ma detale. Te detale mają swoje detale, mają swoje piny. I naramiennik. Naramiennik jest naramiennikiem, który ma swój trim dookoła. Czyli ten taki, wiecie, metal dookoła. I to jest super. Ten detal, ten trim ma swój detal. I może trochę przesadzam, ale jakoś na tak małych figurkach, to nie są Space Marine, nie? To są mniejsze troszeczkę figurki. Na hełmie jest masa detali. I ja po prostu, malując te modele, nie wspomnę już w ogóle o plecaku, który jest naćkany na tym plecaku rzeczy. I to wygląda fajnie. Mi się wydaje, że to wygląda fajnie nawet, ale mam wrażenie, że niestety musiałem wiele detali pominąć,
bo inaczej bym się zaciukał z tymi modelami, a chciałem je mieć pomalowane, wiecie, na raz, mieć je zrobione. Odwrotna sytuacja, może nawet nie, że to, że nie to, że odwrotna, idealna sytuacja jest z Vespidami, na których teraz właśnie widzę, że mogą jeszcze im pazurki pomalować, ale też niekoniecznie. Tutaj jest idealna ilość detali. Ten model pięknie się maluje washami, drybrushami. Super. Pancerzyk jest, no to wiadomo, jest to ta naturalna postać. Jest taki swego rodzaju owad jakiś. Ja zrobiłem tutaj zenital, położyłem kolor na skórę, zrobiłem innego washa, położyłem na skrzydła i zrobiłem różowy drybrush. Wyciągnąłem bronię metalikami i jakimś tam białym coś tam i wygląda to super. Idealna ilość detalu. Nie ma przerostu detali. Tak jak przy Vespidach bawiłem się bardzo fajnie, malując je, tak przy tych kolesiach, przy tych Tempestus Aquilons chyba, czy jak oni tam się nazywają, miałem wrażenie, że cały czas czegoś nie zrobiłem, że cały czas czegoś jest za mało i muszę jeszcze więcej i jeszcze więcej, aż w końcu stwierdziłem sobie, nie, to już po prostu jest dość, robię jeszcze ten detal na nich wszystkich, w sensie, wiecie, na jakimś tam testowym modelu, a pomaluję jeszcze to, ok, wygląda fajnie, robię to na nich wszystkich i to jest dość, nie idę w to dalej. I jest pewna szansa, że wynika to z tego, że ja chciałem pomalować to szybko i gdy wy będziecie malować i na przykład, nie wiem, to są jedyne wasze modele, które macie do pomalowania i będziecie, macie czas na to, żeby je sobie dłubać, to fajnie, to dla was będzie to super, bo będziecie mieli dużo detali, na których możecie się pobawić. A tu tutaj lampeczkę, a tu tutaj jakiś tam przycisk, a tu przesuwanie, a tutaj jakieś draśnięcie. I może to dla was będzie super. Dla mnie to była troszeczkę męczarnia, ale nie nawet z tego powodu, że ciężko mi się to malowało, tylko że z tego powodu, że miałem wrażenie, że albo zrobiłem za mało, albo że tego drybrushu jest za dużo. Mam wrażenie, że te modele tak jakby nie są skończone. Że ktoś jeszcze mógłby na nich coś zrobić. Na pewno ktoś mógłby, ale wiecie, w sensie nawet tak malując szybko mógłby coś więcej zrobić. Natomiast powiedziałem sobie już dość i więcej nie maluję. One będą fajnie wyglądać, wtapiać się w tło, bo mają się wtapiać w tło, mają być tacy, wiecie, wojskowi, militarni w camo. No dobrze, ale w czwartek na streamie odpicowywałem swoje tereny i powiem wam szczerze, że na razie status, w jakim one są, stan, w jakim one są, jest dla mnie satysfakcjonujący. Wielu z was one się bardzo podobały już teraz. Natomiast ja jeszcze chcę na nich troszeczkę dorobić rzeczy. A czego chcę dorobić? No to już opowiadam. Więc jak popatrzycie sobie na te tereny, to widać, że przede wszystkim te tutaj białe rozjaśnienia na tym niebieskim wyglądają już całkiem fajnie. Te ściany nie wyglądają tak ordynarnie, nie są takie jaskrawe. Ilość detalu tego zaroślinienia jest idealna. Oczywiście jeszcze wszystkie te takie elementy tutaj, takie piaskowe, te takie elementy będą pokryte trawą. Będzie tutaj dużo takich losowych miejsc, gdzie będzie trawa. Na pewno dużo będzie tego na dole. Wszystkie te płaskie rzeczy tutaj na przykład będą pokryte trawą. Tu ta trawa będzie wchodzić, tu będzie zalesiać. Wszystko będzie tego dużo, dużo, dużo. Tu muszę zrobić jeszcze brzegi. Gdzieś jeszcze porobić, nie wiem, na przykład tutaj, no zrobić trochę trawy gdzieś w oknach, wiecie, jakby to tak było, widać, że tam coś, tak jak mówię, zarosło to troszeczkę. I na tym się będę bawił przez najbliższe kilka dni, żeby to jeszcze dokończyć, bo chciałbym w najbliższym czasie coś pograć na tym, pokazać wam jakiś battleport lub też po prostu zrobić wam prezentację tego terenu, zrobić wam prezentację całego tego kill teama. I jeszcze oczywiście jest trochę terenów do tego, które będę malował pewnie na streamie we wtorek. Także wiem, że to podsumowanie nie jest jakieś takie naładowane rzeczami, ale pracuję nad tym boksem, chciałbym ten boks skończyć i chciałbym mieć gotowy teren. I jak wiecie, to są tereny, to nie są tereny do Kill Teama, te oryginalne. Do Kill Teama mamy to, mamy ten budynek, mamy ten budynek i mamy ten budynek. To są wszystkie, to są jedyne cztery rzeczy, które mamy do Kill Teama, plus masę przeszkadzajek. To, te dwa takie placki i te trzy budynki, no i te przeszkadzajki, to jest teren do 40 tak naprawdę. Bo chciałbym mieć tak, że te tereny, to ta całość zostanie rozstawiona na stole, na tej zielonej macie. Do tego dorzucę sobie jakieś wzgórza i tak dalej, które też pewnie będę musiał dopicować troszeczkę tymi rzeczami, żeby pasowały. I chciałbym wrzucić to w jedno pudło i mieć taki zajebisty stół do Kill Teama, do 40 i do jakichkolwiek innych systemów, OPR-a czy czegokolwiek, jakichś innych futurystycznych systemów, gdzie będziemy mogli sobie popatrzeć na to.
No i jedna rzecz, którą zauważyłem, którą chyba źle zrobiłem. Tutaj, pamiętacie, wlałem kałużę od AK i ona jeszcze schnie. To minęły już 3 dni, a ona jeszcze schnie i podejrzewam, że będzie schła jeszcze kilka dobrych dni. No trudno. Zastanawiam się, czy nie wystawić jej na słońce, bo żwica w akrylu powinna troszeczkę szybciej już wtedy związać. Z jednej strony niewiele rzeczy zrobiłem, bo tak naprawdę w tym tygodniu zrobiłem tylko ten teren. W zeszłym tygodniu pomalowałem figurki. Natomiast wydaje mi się, że całkiem fajnie wygląda ten teren. Całkiem fajnie będzie wyglądał cały ten zestaw. Aha, no i oczywiście jeszcze na podstawkach do figurek muszę porobić dużo zalesienia, tak jak tutaj, żeby one pasowały idealnie do tego terenu. I powiem wam szczerze, ostatnio nawet rozważałem... czy by nie zacząć, aczkolwiek nie będę przepodstawkowywał, bo nie jestem wariatem, ale przy takich kiltimach, czy nie zacząć robić podstawek akrylowych, w sensie takich przezroczystych, bo przy takim terenie jestem z tego terenu do pewnego stopnia, nie do pewnego stopnia, nie jestem z tego terenu dumny. Wiem, jak on jeszcze będzie wyglądał za chwilę, jak ja go jeszcze zrobię. I zastanawiam się, czy to nie dużo lepiej by wyglądały te modele, jakby nie odcinały się swoim podstawkiem od stołu. Mam wrażenie, że to by było dobre, natomiast wiem, że te akrylowe podstawki się rysują i wtedy już nie wyglądają tak super i to wygląda tylko super zaraz po założeniu i wiem, że jest problem z przyklejaniem tych modeli, bo nie można ich nawet milimetr przesunąć podczas klejenia i że często muszą być przyklejone na kropeleczkę, jak tam cyjanoakrylu, czy jakiegoś tam kleju do plastiku i nie można ich wtedy zmagnesować. To w ogóle się mija z celem. Jest wiele rzeczy, które są przeciwko, ale mam wrażenie, że one by modele dużo lepiej wyglądały na akrylowych podstawkach. No ale nie będę teraz tego wszystkiego zmieniał, nie mam zamiaru, nie jestem wart. Już raz zmieniałem wszystkie swoje orki na 32mm podstawki. Z 25 więcej tego nie będę robił. Drugi raz tego błędu nie popełnię. No więc tak, to wszystko na ten tydzień. Dajcie znać w komentarzach, nad czym wypracowaliście. Jeśli to jest gdzieś, widzicie ten filmik na Facebooku czy na Instagramie, wrzućcie w komentarzu jakieś zdjęcie czy coś, pokażcie, nad czym wypracowaliście. No i co? Zapraszam Was do nas najbliższych streamów we wtorek i w czwartek w tym tygodniu. We wtorek chyba będę malował te przeszkadzajki, chyba że je wcześniej pomaluję. Do Kill Teama, w sensie przeszkadzajki do Hivestorma. Czwartek, nie mam pojęcia, co będę jeszcze robił. I tak, to wszystko, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do następnego razu, trzymajcie się. Cześć.